poprzednich odcinkach Akademii Tańca. Edon? Postaw moją torbę tam. Nareszcie naprawdę idziemy na randkę. Może jest trochę słodki. Tak. Jest mi przykro, że są tak blisko. Chcę po prostu stamtąd uciekać. Nie chcę ich widzieć razem. Obawiam się, że kontuzja jest poważniejsza niż myślałem. Z kostką wszystko gra? Tak, wszystko w porządku. Emily traktuje innych ludzi okropnie i nie wygramy turnieju regionalnego z taką choreografią. Trzeba zmienić choreografię do piosenki na turniej, żeby była bardzo dobra, jak najlepsza. Gdybyście wiedzieli, co dla was dobre, to byście w tej chwili rozeszli się do domu. Było za wcześnie, żeby włączać to Chloe. Chyba spaliliśmy cały plan. Co teraz zrobimy? Na pewno nikomu nie powie. Ja tam nie mam pewności. Czy no, sam nie wiem. Jeśli powie Emily, to koniec. Popełniliśmy błąd. Wiecie, pójdę z nią porozmawiać i poproszę, żeby nas nie wsypała. Chcę, żeby Chloe niczego nie chlapnęła, bo wiem, że jest blisko z E dziewczynami. To bardzo istotne, żeby jeszcze nic nie mówiła. Sukces ci się należał. Dziękuję wam. Słuchaj, zachowaj dyskrecję. Tylko o to cię proszę. Tak, ufam Chloe. Chociaż w takiej sytuacji nie ma 100% pewności. Przecież wiesz, ja ciebie nie zdradziłam. Michelle naprawdę dochowała mojej tajemnicy. Mimo to wiem, że robi coś złego. No i... Musimy o tym rozmawiać w tej chwili. Steffi i Fanny siedzą tuż obok. Przecież wiesz, że robimy to dla zespołu. W ogóle się nie przejmuj. Na pewno pójdzie ci świetnie. Cześć, Chloe! Hej! Jak? Kiedy widzę, że Michelle i Chloe są razem... Zaczynam się zastanawiać, dlaczego zostały dłużej na próbie. W dodatku one we dwie. A co tu robicie o tej porze? A wy czemu tu jesteście? Ćwiczyliśmy. James i Riley wchodzą i... Głupia akcja. Ja łapię jazdę, bo nie wiem, co Chloe powiedziała im. Pomagali mi z układem. Douczali mnie. Aha. Ale bez nas? Nie mogłam was nigdzie znaleźć. Przepraszam. Następnym razem poproszę was. Teraz ufam Chloe trochę bardziej. Może przejdzie na naszą stronę. Hej! Robi się późno. Idźcie już do domu. Dobry pomysł. Mam tylko nadzieję, że uwierzyły Chloe. Nadal mamy wiele pracy przed sobą i musimy jeszcze sporo poćwiczyć. Nie wierzę w tę ich bajeczkę. To wszystko brzmi bez sensu. Akademia Tańca. No i co wczoraj robiłaś? Oj, tam siedziałam w domu. Wymyślałam nowe kroki do układu. A wy co? Nic takiego. Byłyśmy z Tiffany w Akademii aż do wieczora. Czekałam na telefon. Od kogo? Mówiąc w skrócie, mam agenta. Co? Jestem szczęśliwa, że Stefani ma agenta. Jedyna sprawa, która mnie niepokoi, to czy to nie będzie kolidowało z pracą w zespole. Tylko jedna dziwna rzecz. Jak wyszłyśmy od Kate i poszłyśmy po nasze rzeczy do szatni, Michelle i Chloe tam stały. Ta sytuacja, którą widziałam, była zbyt podejrzana, żebym o niej nie wspomniała. A potem zjawili się James i Riley. Riley. I podobno byli tam po co? Ćwiczyli. Od razu usłyszałam dzwonek alarmowy. Riley mówiła, że wczoraj poszła do kina. Wczoraj wieczorem na pewno nie oglądała filmu. Tak, była w Akademii. Powiedziała mamie, że wybiera się do kina. To znaczy, że skłamała. Coś poważnego się święci. Sławę, to nie było naprawdę hites. Naprawdę. Ej, też coś ćwiczyłem przez weekend. Chcesz zobaczyć? Nieźle! Ej! Pokaż mi coś, chłopaku. Zrobię to na posaka, będę się kleił. No. Nieźle. Dobra. Może trochę za nisko. Emily by się i tak podobało. Jak tam postępy, chłopaku? No wiecie... Łączy nas coś poważnego, ale nie jesteśmy oficjalnie parą. Naprawdę? Ale ściema stoi. Nie, na serio. To znaczy, że ty i Emily jesteście razem? Chodzicie ze sobą? No. Nie, jeszcze nie.
Aha, wszystko jasne. Tak myślałem. Emily i ja naprawdę jesteśmy dużo bliżej. Dlatego, kiedy James i West śmieją się ze mnie, że coś sobie roję, to trochę mnie to wkurza. Chciałbym, żeby Eldon wreszcie naprawdę poderwał Emily, ale raczej nie ma szans zostać jej chłopakiem. No to jo, spoko. Idzie narzeczona. Cześć, Emily. Nie rozumiem, znaczy... Wiem, że ona nie chce ogłaszać tego światu. No pewnie po prostu wiecie, trzyma się swojego planu. To tylko jego wyobraźnia. Siostra, nie było cię wczoraj na kolacji? Nie. Gdzie byłaś? Mama twierdzi, że poszłaś do kina. Na stówę kłamała. Chcę się dowiedzieć, co tak naprawdę wczoraj robiła. Poszłam do kina na nowy musical. Ona na pewno coś knuje, szpieguje, to jasne. Znam swoją siostrę, bo nigdy nie rozmawiamy w akademii. Ty poszłaś na musical? Mhm. Nie znosisz ich. Uwielbiam musicale. Jestem tego pewna, że nie znosi musicali. No a z kim byłaś? A wybrałam się z Michelle. Kurczę, to świetnie. Nie wiedziałam, że jesteście tak blisko. A wiesz, to tylko kino. Aha. Mhm. Co to za film? Może pamiętasz chociaż tytuł, aktorów? Wiesz, mam kiepską pamięć. Zadaj Riley te wszystkie pytania na temat filmu, bo mam nadzieję, że coś chrapnie. Skoro tak cię ten film interesuje, to najlepiej sama idź go zobacz. Mhm. Nie będę tu stała i słuchała tych jej bezczelnych kłamstw. Ćwiczymy, zaczynamy próbę, zapraszam. Chodźcie, chłopcy. Znam swoją siostrę i wiem, że na pewno spyta o to Michelle. Dlatego muszę ją uprzedzić wcześniej. Zapamiętaj, ja i ty widziałyśmy nowy musical wczoraj wieczorem w kinie Grand. Sala 12, podobało ci się, a mnie nie. Super, przyjęłam. To drobiazg. Raz, dwa, trzy, cztery. Wysoko nogi. Więcej siły, chłopaki! Okropnie mnie nudzi ten układ Emily i chcę tylko wyjść z tej sali i ćwiczyć z Michelle. Chloe, nie jesteś ci liderką! Brawo, Tiffany! Układ, który przygotowała Emily, przypomina mi balet dla dzieci. Michelle, a ręce? To nie moja choreografia. Co ty wymyślasz? Tańczę układ Michelle podczas próby z Emily, dlatego że wszystko mi się pomieszało. Teraz się już z tego nie wyłgamy. Emily już była podejrzliwa. Zrobiła mi przesłuchanie w sprawie kina, czyli już wie, że coś się szykuje. Co to było? No wiesz, twoja choreografia jest tak dobra, że aż mam ochotę, że mam ochotę zaszaleć. Dlatego improwizowałem. Rzuciłem komplement. Poczuła się na pewno dobrze. Moja ściema była genialna. Masz ochotę na to? Tak, tak. Ja... W życiu. Gdybym tego chciała, to bym włączyła takie kroki do układu. Zrozumiano? Zrozumiano. Pełna zgoda. Dlatego jesteś kapitanem. Nie musi mi przypominać. Wiem, że jestem kapitanem. I dlatego dowiem się, co tu się dzieje. Od początku podziękujcie Westowi. Muszę pogadać z Michelle o filmie, na którym niby była z Riley. Rozumiecie, jeśli ich wersje się nie zgodzą, to przyłapię je obie. Cześć! Cześć. Co tam robisz? Matwę. A tu odpowiedź to... A. Tak ci ułatwiam. Co jest? O, nic takiego! Podobno wczoraj byłaś w kinie z Riley. No i przyszłam się zapytać, jak ci się podobało. Obawiam się, że Emily coś podejrzewa. Znaczy, wiem, że coś podejrzewa. Inaczej by się nie interesowała moim życiem osobistym. Co za różnica? O, no wiesz, tak się interesuje swoją siostrą i jej przyjaciółkami. Kiedy Michelle nie odpowiada na moje pytania, jestem coraz bardziej przekonana, że coś przede mną ukrywają. Do dzisiaj nie interesowało cię moje życie. No, więc co się zmieniło? Do zobaczenia. Kiedy Michelle wychodzi, mam pustkę w głowie. To mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło. Jestem Emily, to ja odmawiam innym. Mnie nikt nie odmawia. Pięć, sześć, siedem, osiem. Raz i dwa, trzy, cztery, krok. Chloe, spóźniasz się. Dajcie więcej energii. To się tyczy każdego. Pięć, a sześć... A może zrobimy 15 minut przerwy? Dobra myśl. Przerwa. Przerwa. Pięć! Pięć minut, nie więcej!
Wszyscy są jacyś strasznie spięci. No i postanowiłem podczas przerwy dowiedzieć się, kim w końcu jestem dla Emily. Muszę pokazać raz na zawsze, że nasz związek istnieje. Cześć, Emily. Hej. No, co tam słychać? Właśnie sobie myślałam, jak dobrze ci w tej koszulce. Dzięki. Co się tam znowu między nimi dzieje? W tej chwili jestem super miła dla Eldona. W Akademii działo się ostatnio wiele podejrzanych rzeczy. Jeśli coś tu się szykuje, a Eldon będzie coś wiedział, wiem, jak to wyciągnąć. Jakoś się martwię, wszyscy są zmęczeni. Nie wiesz czasem, czy jest jakiś powód? Nie. Wiesz, że możesz mi zaufać, tak? Tak. Czuję się całkiem pewny siebie, bo widać, że jesteśmy blisko. I powiedziałbyś mi, gdybyś wiedział. Och, na ciebie wszystko. Tak się cieszę. O, nie, no to jest niemożliwe. O, nie. Kiedy widzę, że Eldon przytula Emily, jestem przybita. Zależy mi na nim i wiem, że popełnia wielki błąd, że za nią biega. Już dobrze. Emily mnie przytula, wiecie. To okay. Fantastyczne, wspaniałe. Moje marzenie się spełnia. Za tydzień będziemy parą. Dobra, tak. Już puść mnie. Jaki serdeczny uścisk. Tak lubię. Dobra, idę do dziewczyn. Jasne, jasne. Idziemy. Mama, co idzie? Co to było? Eldon, stary, ale akcję odwaliłeś. O co tu chodziło? O nic, tylko nic takiego. Podoba ci się? To nie twoja sprawa, Chloe. Szczerze mówiąc, mam podziurki w nosie tego, jak Emily mnie traktuje. Strofuje mnie cały czas. Myślałam, że mnie zaakceptuje, ale tak się nie stało. I wiem, że ta sytuacja nie ma żadnych szans na poprawę. O, dzięki. Brzoskwiniowy, skąd wiedziałeś, że taki lubię? Zgadłam. O, dobry strzał. Wiem, jaki sok lubi Eldon, bo zauważyłam, jaki zamawia oczywiście. Jak tam sprawy między tobą a Emily? Och, super. Super? Tak, super. Przez 4 U. No to świetnie. Naprawdę martwię się o Eldona. On myśli, że coś go łączy z Emily, ale to tylko wyobraźnia. A ona go zrani. Mówisz, że zależy jej na tobie? Ale skąd wiesz? Dlaczego wszyscy wątpią w to, że coś mnie łączy z Emily? To mnie mocno irytuje. Tak, bo tym razem jest inaczej. Odmówiła ci już ile razy? Tak, ale tym razem ona mi nie odmawia. I nie popełniam błędu. Dobrze wiem, co robię. Chciałbym, żeby wszyscy zobaczyli, że z Emily coś mnie łączy tak naprawdę. Żebym dłużej już nie był pośmiewiskiem całego zespołu. Siedem, osiem. W tej chwili pracujemy nad moim układem na turniej regionalny, który zamierzamy zaprezentować Kate. 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chloe wchodzi do studia i, nie wiem, przyszła z informacją, że powiedziała Emily? Nie rozumiem. A co ty tutaj robisz? Rządy Emily jako królowej pszczół skończone. Chcesz się dołączyć? Wiedziałem. Myślałam, że chcę być w e-paczce, ale teraz widzę, jak to wygląda i już mi to zwita. Kiedy Chloe oznajmiła, że się dołączy, byłem zdziwiony. Ale się cieszę, bo jest fenomenalną tancerką. To ważny krok. Wiecie, mamy dziewczynę po naszej stronie. To mamy 3 pary, aha. Słuchajcie, ten układ nam idzie za pójdzie. Będzie jej pomóc. Uczy się. Dobra, Danielu, jesteś gotowy na swoją solówkę? Tak. Ostatnio było mi bardzo ciężko nadążać na próbach, bo uszkodziłem sobie kostkę, kiedy źle wylądowałem podczas przesłuchań do solówki. Chyba nie daję z siebie wszystkiego w solo, ale liczę, że nikt nie zauważy. Coś się stało z Danielem. Widać, że nie występuje na tym poziomie, jaki reprezentował wcześniej na przesłuchaniu do solówek. Danielu, wiem, że dostałeś partię solową, ale nie możesz się obijać. Wiesz o tym, prawda? Tak. Nie mogę powiedzieć nikomu, dlaczego nie tańczę tak na całego. No bo odebraliby mi solówkę, wyrzucili z grupy A. Nie wiem, co się konkretnie stało, ale musisz coś zmienić. Solistów można zastąpić, nie? Kiedy Eldon wchodzi do studia, nie rozumiem, co planuje. Ma ze sobą blok i niesie odtwarzacz. To wygląda jak film z lat 60. O dziewczynach wiem jedną rzecz.
że doceniają wielkie gesty. Chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że ja i Emily jesteśmy już razem. A jeszcze na dokładkę Eldon robi sobie totalny obciach. Ta muzyka się zacina. Naprawdę mi teraz go bardzo żal. On mi robi kaszanę. Przy nikim innym na świecie. Wkracza do studia i przed wszystkimi wokoło pokazuje swoje uczucia. Powinien przystopować. Eldon chyba nie wie, że robi z siebie idiotę. Nie czuje się tak jak przy tobie. Bo gdyby wiedział, już dawno by sobie odpuścił. Po co tak się narzuca? Powinien zebrać kartki i wyjść. Kiedy nie jesteś przy mnie, jestem smutny. Będę zawsze cię wspierał. Wyznanie Eldona jest bardzo miłe. Tylko przykro patrzeć, że Emily w ogóle tego nie docenia. Emily, zostaniesz moją dziewczyną? O, stary! Co ty wyczyniasz? Eldon, nigdy nie będę twoją dziewczyną. To jest najbardziej żenujący moment mojego życia. Poczułem się tak, jakby wyjęła mi serce i rzuciła je na podłogę, a potem podeptała. Powiedziałam to, żeby nie było złudzeń. Nie tylko Eldonowi, ale i zespołowi. Przynajmniej wiem, na czym stoję. Koniec przerwy, zaczynamy próbę! Już! W tej chwili czuję się jak głąb, bo rozumiecie, zrobiłem mały teatrzyk o uczuciach i wszyscy, no dosłownie wszyscy stali i śmiali się ze mnie. Zdałem sobie sprawę, że może jestem głąbem. Cześć, Eldon. O, cześć. Wybacz, nie wiedziałem, że ktoś jeszcze tutaj przyjdzie. Lepiej wyjdę. Nie, zostań, już dobrze. Bardzo mi żal Eldona. Został tak upokorzony przed wszystkimi. Na pewno przyda mu się przyjaciółka. Wszystko dobrze. Widziałam, co się stało w studiu. Czuję się jak wielki głąb. Nie jesteś głąbem. No, ale zdaniem Emily raczej jestem. Eldon, to, co zrobiłeś dla Emily, było piękne. Wszystkie te kartki i wszystkie wiersze, to takie romantyczne. Serio? Gdyby ktoś zrobił to dla mnie, to bym padła. Myślałem, że tylko ja jeden uważam, że to romantyczne. Ale jak widać, nie. Przynajmniej nie walnąłeś błędów ortograficznych. Postanowiłam pokazać Eldonowi swój taniec, ponieważ jest rozżalony na Emily i to idealny moment. Tak w sumie... Wejdźcie! Spójrz, chcemy ci coś pokazać. Jak go kopnął, muzyka szła. A on nawet nic nie powiedział. Słucham, jak Tiffany i Stephanie nabijają się z Eldona na całego. Robi mi się głupio. Może byłam mało delikatna? Wybrał sobie złą scenerię. Zrobił to w głupiej chwili i... przy całym zespole. Być może mogłam załatwić to troszkę inaczej. A co z tobą? Nic zupełnie. Tylko słucham, co mówicie. W porządku. Ale była beka. Nie widziałam czegoś tak dziwnego od dłuższego czasu. Od dłuższego czasu to ja nie widziałam Chloe. Pójdziecie po nią? Aha, tak, lecę. Chcę z nią pogadać. Sytuacja jest awaryjna. Tak, już lecę, pewnie. Oglądam układ. Taniec jest świetny, bardzo kreatywny. Tylko nie mam pojęcia, po co go szykują. Znaczy, to ta sama piosenka, do której tańczymy z Emily. Nie mam pojęcia, dokąd to zmierza. Ciężko jest teraz szyfrować jego emocje. Tak więc trochę się obawiam, w którą stronę się zwróci.
To niesamowite. Dzięki. Ale... po co to wszystko? Na turniej regionalny. Zamiast tańca Emily. Ale czy ona o tym wie? Nie. Nie jestem pewna, czy Eldon się dołączy. Jest taki zakochany w Emily. Próbował się z nią umówić bardzo długo. Ale też jednocześnie ona złamała mu serce. I co? Wchodzisz w to? Znalazłam. Jest w studiu B. Tańczy do twojej piosenki, ale inną choreografię. A kto z nią? Z nią Daniel, West, Riley, James i Michelle. W głowie słyszę syrenę. Jestem kapitanem zespołu. Wiem, kiedy ktoś chce mnie zastąpić. Nie będę pokornie stała. Trzeba pozbyć się Michelle. Teraz. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy MC Plus Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Antonina Kasprzak, Wojciech Szymański, Paulina Łączyńska-Pietraszko. Dźwięk i montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo produkcji Dorota Furtak-Masica. To nie jest